Panie pośle, złożyliście jako Konfederacja pismo zapytanie do ministra rolnictwa o sytuację związaną z ptasią grypą. Czy jakaś odpowiedź już się pojawiła? Znaczy, pismo zostało złożone dzisiaj, więc odpowiedzi jeszcze nie oczekujemy od ministra rolnictwa, natomiast oczekujemy jasnych, konkretnych działań, ponieważ no, mamy sytuację, można powiedzieć, analogiczną do problemu, jaki niedawno był z ASF-em. Z polskiego rynku, w tym wypadku tutaj wieprzowego, zniknęło miliony sztuk bydła, przepraszam, miliony sztuk świń. I jakimś, można powiedzieć, zrządzeniem losu, ale no wiemy, że po prostu rynek nie znosi próżni, podobna ilość była produkowana w Niemczech. Boję się, że taka sytuacja, podobna sytuacja może wystąpić w przypadku drobiu. Ponad 6 milionów sztuk drobiu zostało już zutylizowanych. Nie wiemy, ile jeszcze będzie utylizowanych, więc no tutaj ministerstwo powinno jak najprędzej, jak najszybciej, już zadziałać, zainterweniować i wypłacać odszkodowania tym drobiarzom, którzy musieli likwidować swoje hodowle, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, rynek, nie znosząc próżni, potrzebuje, by szybko reprodukować te sztuki, które znowu będą potrzebne konsumentom. A co w tym piśmie się znalazło? Jakie zapytanie? Jasne informacje dotyczące między innymi tego, czy minister podjął już jakieś działania, jakie działania jeszcze zamierza podjąć, oraz dotyczące mapowania problemów, mapowania ognisk ptasiej grypy. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o eksport drobiu. Czy sądzi pan, że ta pandemia, ta epidemia ptasiej grypy może wpłynąć na pozycję Polski? Naturalnie może wpłynąć, może być duży problem dotyczący tego, jak też polski drób będzie postrzegany na świecie, tak? Ponieważ ktoś może w tym momencie stworzyć sobie w głowie kalkę, że skoro mamy ptasią grypę, to na pewno ten drób, który jest eksportowany, to nie jest drób dobry, a to wcale nie musi być prawda. I pamiętajmy też, że dzisiaj Ukraina eksportuje bardzo dużo drobiu do Unii Europejskiej i to może być za chwilę nasz największy konkurent. To mogą być, to jest kraj, z którego ten drób może wypierać ten drób polski.